Witam Państwa bardzo serdecznie w swoim imieniu, w imieniu gości przede wszystkim. A naszymi gośćmi są profesor Arkady Rzegocki, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Łukasz Stach, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pan poseł Stanisław Żółtek, poseł Parlamentu Europejskiego i członek Kongresu Nowej Prawicy, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy. Pan Tomasz Cukiernik, autor książki 10 lat w Unii, bilans członkostwa, ekspert Instytutu Globalizacji i Stowarzyszenia Koliber Publicysta. Witamy serdecznie. I pan Marcin Chmielowski, politolog, prezes, były prezes krakowskiego Kolibra i wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Witam serdecznie. No dobrze, panowie, widzieliśmy ten film, słyszeliśmy troszkę o raporcie, taką namiastkę tego, czym ten raport jest. Troszkę jesteśmy w takim składzie, można powiedzieć, mało europejskim, bo nie ma tu żadnego ani parytetu, ani kwot, są sami mężczyźni, więc troszkę nam się tak troszkę nieeuropejsko, można powiedzieć, zrobiło. Ale też od czasu, kiedy ten film powstał i kiedy ten raport akurat tej korekty nie bierze, na to, co się wydarzyło, można powiedzieć, w Europie w takim sensie politycznym. To znaczy, po pierwsze, to, co się wydarzyło na wschodzie. Mówię tutaj o kryzysie ukraińskim, czy o wojnie na Ukrainie. I w końcu o kryzysie związanym z migracjami ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki. I to też troszeczkę pokazało nam oblicze Unii Europejskiej. Przypuszczam, że też takie, które no, ktoś się mógł spodziewać, że w ten sposób Unia zareaguje, że pojawi się pewien kryzys, a ktoś się mógł spodziewać, że być może Unia zareaguje w sposób prawidłowy, a niektórzy twierdzą, że reaguje cały czas w sposób prawidłowy, że wszystko tak naprawdę jest w porządku. Proszę powiedzieć, czy panów zdaniem te kryzysy, które nastąpiły, włącznie też z wcześniejszym kryzysem finansowym, jego skutkami, które jeszcze cały czas są odczuwalne, czy one mówią nam o tym, o jakiejś przyszłości Unii Europejskiej? Czy coś nam mówią o pewnej jakiejś takiej strategii Unii Europejskiej? Czy ta strategia w ogóle jest, czy też raczej będziemy mieć do czynienia z chaosem? I poproszę pierwszego odpowiedź pana profesora Rzegockiego. A tak, tak. Może będę lepiej słyszalny. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i z dużym zainteresowaniem obejrzałem film, który rzeczywiście był robiony chyba 2 czy 3 lata temu i chociaż chyba tego rysu czasu za bardzo na nim nie widać. I także raport. I chciałem pogratulować raportu, dlatego że rzeczywiście on jest pisany oczywiście z zadaniem przyglądnięcia się poszczególnym aspektom, nie wyczerpuje oczywiście całej problematyki związanej z obecnością Polski w Unii Europejskiej, zresztą autorzy to podkreślają, ale nie ma nałożonych okularów, tak? Znaczy nie jest tak, że on wszystko w czambuł potępia albo że wszystko w czambuł chwali, czyli właśnie jest możliwa dyskusja na temat poszczególnych punktów. Ja mam taką refleksję natury ogólniejszej, to znaczy ja miałbym największe pretensje jednak do naszej klasy politycznej i do nas samych, bo ja uważam, że myśmy po 1989 roku nie odrobili bardzo istotnej lekcji i że nasza obecność w Unii Europejskiej dlatego między innymi jest tak mało efektywna, że nie wykorzystujemy tych instrumentów, które Unia Europejska nam ewentualnie dała i że ta nasza obecność jest mniej aktywna niż być powinna. Innymi słowy, moim zdaniem, choć brzmi to jest mocna teza będzie, Unii Europejskiej najbardziej brakuje polskiego czy środkowoeuropejskiego, mówiąc dokładniej, spojrzenia, doświadczenia, tradycji. Innymi słowy, my sami po 1989 roku nie uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy znaczącym państwem Unii Europejskiej, ale co więcej, że nasi przodkowie wspólnie z innymi nacjami wypracowali niezwykle ważny element, niezwykłą ważną kulturę wolnościową, która stanowi bardzo istotne dziedzictwo Europy. I to dziedzictwo jest nieobecne głównie przez to, że w Europie większość ludzi nie jest świadoma tego, ale co gorsze, my jesteśmy sami nieświadomi często tego wielkiego dziedzictwa i tego, że powinno być, tak jest masa książek o historii wolności w Anglii, tak samo powinny być książki o historii wolności w Polsce,
I Polska powinna być utożsamiana właśnie z tradycjami wolnościowymi równie mocno, jak jest Anglia, z tradycjami parlamentarnymi, konstytucyjnymi, republikańskimi. Tak więc to jest taka rzecz, której żeśmy nie odrobili po 1989 roku. Innymi słowy, nie udało się moim zdaniem po 1980 kontynuować tego czegoś, co w jakiejś mierze symboliczny sposób rozpoczęła i pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, ta pierwsza z 1979 roku. I z 79 roku, moim zdaniem częściowo zainspirowana tą pielgrzymką, wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie Polaków Portret Własny, czyli dyskusja o tym, kim jesteśmy, co to znaczy być Polakiem, co to jest polskość, co ona oznacza pod koniec XX czy na początku XXI wieku. Nie dokonaliśmy takiej debaty, jaką na przykład dokonali nasi przodkowie w wieku XIX, wtedy, gdy zastanawiali się, co to znaczy być polskość w sytuacji, gdy nie jesteśmy już obywatelami Rzeczypospolitej, tej Rzeczypospolitej nie ma i co oznacza polskość w sytuacji, w której została to wolnościowe państwo zostało rozebrane przez trzy absolutyzmy, prawda? Więc to jest moim zdaniem główna słabość naszych elit, że ponieważ po pierwsze myśmy sobie nie uświadomili podczas negocjacji, że wśród tych 10 państw Polska to jest połowa ludności, czy ponad połowa, 38,5 miliona, a 36 milionów pozostałe 9 państw miało, więc tak naprawdę rozszerzenie w 2004 roku to było głównie rozszerzenie o Polskę i tej swojej wagi sobie wtedy nie uświadomiliśmy, a nie uświadomiliśmy sobie też tej wagi dotyczącej naszego dziedzictwa, co onieśmiela i naszych polityków i opinię publiczną w tym, żebyśmy to my przynajmniej narzucali albo proponowali pewne rozwiązania, pewne tematy. Innymi słowy, ja bym postulował więcej Polski, polskiej tradycji, polskiego myślenia w Unii Europejskiej. Na pewno to wszystkim wyjdzie na zdrowie. I poproszę pana doktora Łukasza Stacha. Również dziękuję za zaproszenie do tej debaty, zwłaszcza, że ona dotyczy kwestii bardzo aktualnych. Ja może od razu przejdę do odpowiedzi na pytanie prowadzącego. Jeżeli chodzi o samą strategię Unii Europejskiej, jest to strategia gaszenia pożaru bez usuwania źródła ognia, co de facto doprowadzi do tego, że ten budynek kiedyś się spali, jeżeli nie usuniemy przyczyny pożaru. Jakie są przyczyny obecnego pożaru? Ja uważam, że są dwie przyczyny. Pierwszym z nich to jest strefa euro, a druga to jest problem traktatu lizbońskiego. Jeżeli chodzi o strefę euro, euro jako waluta doprowadziło do sytuacji, że korzystają na walucie gospodarki takie jak Niemcy, a nie korzystają gospodarki słabsze, takie jak Grecja, Hiszpania czy Włochy. Efektem tego jest wzmocnienie pozycji gospodarczej Niemiec, co przekłada się na znaczenie polityczne Niemiec w Europie, a osłabienie takich krajów właśnie jak Grecja czy Hiszpania czy także Portugalia. Gdyby nie było euro, Niemcy nie byłyby tak silne, a Grecja oraz inne wymienione przeze mnie państwa nie byłyby tak słabe, co automatycznie przywracałoby pewną równowagę w samej Unii. Drugi problem to traktat lizboński. Z wyliczeń wynika, że traktat lizboński umacnia kraje ludne i duże kosztem państw średnich i mniejszych. Przy napędzeniu przez euro gospodarki niemieckiej doprowadziło to do jakiej sytuacji? Obecnie mamy możliwość, czy obecnie Unia Europejska staje się w mojej ocenie nieco pasem transmisyjnym dla największych krajów europejskich. Coraz bardziej lekceważony jest głos państw średnich, państw mniejszych, co napędza jakie kwestie? Po pierwsze rosną w siłę partie eurosceptyczne. 10 lat temu nie do pomyślenia byłoby, żeby gdzieś rządzili w Europie eurosceptycy, a w Grecji rządzą przecież. Ci eurosceptycy rosną w siłę także w Niemczech, rosną w siłę w Wielkiej Brytanii, rosną w siłę także w Polsce, aczkolwiek tutaj Polska jest jeszcze wyjątkiem. Druga sprawa, czyli tutaj należałoby zrewidować strefę euro oraz zrewidować założenia traktatu lizbońskiego, tylko ja w to nie wierzę, ponieważ najsilniejsze państwa korzystają i jak to bywa, mocarstwa bardzo niechętnie zrzekają się swojej uprzywilejowanej pozycji. Do tego dochodzi problem czego? Politycznej poprawności. Ona w Europie przesłania prawdę i koloryzuje rzeczywistość. Przecież my co chwilę słyszymy, że kryzys w Grecji się skończył. On się nie skończył. Słyszymy, że Europa jest coraz silniejsza dzięki kolejnym kryzysom. Naprawdę? Ktoś tak uważa? Dodatkowo mamy tutaj także nowe problemy, którymi Europa sobie nie radzi. Takie jak kwestie kryzysu migracyjnego czy
relacji międzynarodowych. Proszę zauważyć, że w stosunkach międzynarodowych głos Unii Europejskiej jako całości nie istnieje. Dodatkowo problem migracji pokazał, że szczelność granic zewnętrznych strefy Schengen jest fikcją, bo ni z tego, ni z owego nagle w sercu Europy, w Niemczech, znalazło się kilkaset tysięcy ludzi, którzy dostali się tam nielegalnie. Wszystkie te czynniki powodują słabość Unii Europejskiej. Jeżeli ten dom ma nie spłonąć, czy też ma się nie zawalić, no to trzeba usunąć przyczyny kryzysu trapiące samą Unię Europejską. A największe kraje Europy oraz elity brukselskie tego nie chcą. Tego po prostu nie chcą, bo musiałyby zrezygnować z części swojej władzy, oddać głos obywatelom oraz uwzględnić pewne mechanizmy ekonomiczne. A strefa euro obecnie jest korzystna dla Niemiec. Czy Niemcy przeznaczają miliardy euro pomocy dla Grecji w celach charytatywnych? No, bądźmy poważni. Dziękuję. Poproszę teraz pana posła Żółtka o odpowiedź. Ja jeszcze może tylko przypomnę pytanie tak dla porządku. Chodzi o strategię i przyszłość Unii Europejskiej. Czy ona jakaś jest w ogóle? A jeśli tak, to jaka w kontekście ostatnich szczególnie kryzysów? No więc z mojego oglądu wygląda na to, że nie ma, na dzisiejszy dzień nie ma żadnej strategii na przyszłość. Co więcej, elity Unii Europejskiej, nie mówię o Polsce czy Węgrach, tylko mówię o Niemczech, Francji, są przerażone tym, co się dzieje, dlatego że dzieje się coraz szybciej. Moim zdaniem stały się już rzeczy nieodwołalne i już nic się nie da zaradzić na niektóre rzeczy i nie za 10 lat, a za 2 lata, a może za rok, obudzimy się już w innej Europie, być może w Europie w ogniu. Ale powiem w ten sposób. Przyczyny są może inaczej. Sama Unia Europejska, jak była tworzona, Niemcy postanowiły ją wykorzystać do stworzenia swojej roli hegemona. To jest tradycja niemiecka od Bismarcka. Bardzo stabilne są działania Niemców, którzy chcą opanować Europę. Niezależnie od tego, czy rządziły siły konserwatywne, socjalistyczne, faszystowskie, czy jakiekolwiek inne, ta polityka, ona była i jest do dzisiejszego dnia stabilna. Z punktu widzenia Niemiec być może słuszna. Tylko problem w tym, że problem moim zdaniem zaczął się w końcówce lat 60. A problem leży w demografii. Po prostu Niemcy, nie tylko Niemcy, sąsiednie kraje też, ale w szczególności Niemcy przestali się rodzić. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że najliczniejsze w historii świata roczniki urodzeń niemieckie, które były w latach 40. i 50., oni ciągle funkcjonują. Oni są dyrektorami szkół, oni są szefami szpitali, oni są szefami policji, oni są politykami, oni są na czele armii, ale oni mają tyle lat, że w tych latach właśnie, w których jesteśmy, odchodzą. I w chwili, tak od razu powiem, w chwili, gdy gdzieś jest duża grupa osób, które obsługują starców, którzy obsługują szpitale, mówię o Turkach, mówię o różnego rodzaju przybyszach, to póki są ci szefowie i ta władztwo należy do Niemiec, to póty pozostali Niemcy czują się bezpiecznie. W chwili, gdy oni odejdą, nic się już nie da zrobić. Żadne pieniądze, które starzy ludzie mają, nie pomogą, ponieważ władztwo nad nimi obejmie obsługa. Niemcy to widziały i to funkcjonowały, chciały to oddalać. No, w Polsce to też ten element nastąpił tylko później, bo my przestaliśmy się rodzić w latach 90. dopiero, a Niemcy o pokolenie wcześniej. Trend jest nieodwracalny i wygląda na to, że dzięki Unii Europejskiej Niemcy prawie że zdobyły hegemonię nad Europą. I w tym momencie, kiedy zdobywają tą hegemonię, umierają, znikają. Po prostu takich ich od historii. Natomiast niespodziewanie dla Niemiec, ja traktuję Niemcy, to raczej mówię o Niemcach, nie o Unii Europejskiej, bo to rzeczywiście jest prawdziwy hegemon. Nastąpiły te sprawy związane z Ukrainą, mało istotne z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ale ten kryzys imigracyjny. Jeśli chodzi o to, co tu było wspomniane, a w raporcie nic dziwnego nie było ujęte, bo to
ostatnie wydarzenia. To, co się dzieje na wschodzie Unii Europejskiej, to jest tylko pozory, hipokryzja, guzik, za przeproszeniem, Unię Europejską to obchodzi. To się, nie będzie żadnych konsekwencji, to się ustabilizuje, uklepie i przejdzie się nad tym do porządku dziennego i nie będzie to miało najmniejszego wpływu na Unię Europejską. Jeżeli na Polskę minimalnie, ale raczej też nie. Natomiast to, co się dzieje teraz z tym kryzysem imigracyjnym, wiąże się z tym, co wcześniej powiedziałem, właśnie sytuacją demograficzną. Być może, tego nie wiem, gdzieś tam w jakichś kuluarach ktoś wymyślił sobie, że przydałoby się jakiś dodatkowy napływ ludzi do Europy. Być może, tego nie wiem, jakieś tam bractwo muzułmańskie wymyśliło sobie, że taki napływ i rozwalenie Europy by się przydało. Być może jakieś inne sionistyczne, czy jakieś, nie wiem, rowerzystów związki, prawda, miały tego typu plany. Guzik mnie to obchodzi, widzę sytuację, która się stała. I wygląda na to, że elity właśnie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii być może też, ale w mniejszym stopniu, przerażone są z tym, co się dzieje. Oczywiście oprócz demografii, znaczy ta demografia spowodowała między innymi ten rozbudowany system socjalny. Opiekę, że dziecko jak się urodzi, to nie wiadomo co, a przydałoby się mieć władztwo nad ludźmi, żeby nic nie wiedzieli, nic nie... No to jest, jak zwykle, nie ma jednej przyczyny, tylko wiele. I te wszystkie rzeczy właśnie się nałożyły na to, że teraz napływające hordy, że tak powiem, do Europy, nikt nie ma zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Nie mam nic przeciwko tym hordom, w tym sensie przeciwko tym ludziom. Normalni ludzie, tylko że o innej kulturze, innym sposobie bycia i tacy, którzy chcą tutaj wziąć nasze kobiety, nas załatwić i tak dalej. No, rozumiem, na ich miejscu być może też bym tak myślał, więc co do nich samych, dlatego do nich nie mam pretensji. Mam pretensje natomiast do tych elit, które dopuściły do tego. I otóż moim zdaniem sytuacja w tej chwili jest taka, na dzisiejszy dzień, że Europa już płonie, tylko że po prostu no, nie widać jeszcze do końca tych pełnych płomieni, to na razie takie początki. Nie ma najmniejszego możliwości cofnięcia ani ugaszenia pożarów w dzisiejszych miesiącach. Mówię teraz o miesiącach, nie o latach. I sądzę, że ten pożar obejmie tę Europę w ciągu roku, w ciągu półtora. W związku z czym wszelkie perspektywy na przyszłość, mówienie o kulturze, o tym, czy wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy oczywiście naszej historii, naszych doświadczeń, to jest prawda, ale w tej chwili, na dzisiejszy dzień, już jest za późno, żeby o tym mówić, bo nie będzie już żadnych tam gadek na ten temat. Wszystko się zmieni. Ja jestem święcie przekonany, że za 2 lata będziemy w innej Europie, w innej rzeczywistości i tak jak powiedziałem, nie podobała mi się Europa tworzona teraz, bo tak jak Schuman chciał Europy, chciał tego powiązania pewnej idei, ludzi, wolnego przepływu przez towarów, ludzi, idei i przez granice wszystkiej Europy, to mnie się bardzo podobało. To, co zrobiono z Europy w ostatnich latach, czyli taka skostniała administracja, która przejęła władzę i część ludzi przejęła władzę nad tym, federalizują Europę, likwidują, próba jest likwidacji krajów narodowych, to mnie się nie podobało. Gdyby się wróciło do poprzedniego czasu, byłoby fajnie, ale już się nie wróci moim zdaniem. Na dzisiejszy dzień widzę z powodu wydarzeń, które się teraz dzieją. Nie ma takiej możliwości. Sądzę, że bez tego też być może nie byłoby możliwości. I sytuacja jest taka zabawna, trochę ponura, że jak ja startowałem do Europarlamentu i mówiłem, że jeśli się da zawrócić tę Europę do takiego koryta, w którym ona miała być przedtem, to rękami, nogami będę działał. Wiary w to nie mam, ale próbować można. Jeśli się nie da, wolałbym, żeby tej Unii Europejskiej nie było. I wygląda mi na to, że tej Unii Europejskiej nie będzie. Myślałby kto, że mógłbym się cieszyć. Niestety przyczyny, dla których tej Unii Europejskiej nie będą, są znacznie gorsze, aniżeli sam fakt, że jej nie będzie, że miałaby być. Bo moim zdaniem, tak jak mówię, w najbliższych kilku latach Europa zapłonie i to będziemy na naszych oczach będziemy to widzieli. No niestety, ale takie jest moje zdanie. Osobna jest sprawa opowieści, kto rządzi tak naprawdę Europą, bo nie politycy, nie europosłowie, ani nawet nie komisarze. Tam rządzą administracja i asystenci, ale to jest osobna sprawa, bo to z autopsji mogę opowiedzieć, jak to wygląda.
bo wszyscy politycy są kupieni po prostu, finansowo po prostu, przekupywani, żeby nie wtrącali się do niczego. Ale tak jak mówię, wszystko jest to nieważne. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że widzimy, że Europa płonie i musimy tworzyć wszelkiego rodzaju koalicje obrony przed tym, żeby z tą razem Europą nie spłonąć. Moim zdaniem jest to najważniejsze w tej chwili z punktu widzenia Polski, najważniejsze zadanie, bo to bardzo przypomina takie hordy jak w 20 rok, jak Sowieci szli na Polskę i na Zachód, żeby zdobyć Europę. Sytuacja jest dokładnie, moim zdaniem, bardzo podobna w tej chwili. W tej chwili to, co się dzieje w Europie, w Berlinie, w Paryżu, to jest coś takiego, jak myśmy przeżywali atak Sowietów na Polskę i ewentualnie na dalszą Europę. Ja w tej chwili traktuję Polskę jako tą główną część Europy. Niewykluczone, że Paryż i Berlin polegnie. Moim zdaniem na pewno polegnie. I będziemy musieli się tu bronić, żeby żyć. Nie będziemy bronili w tej chwili już kultury, tylko swojego życia. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo i poproszę pana Tomasza Cukiernika. Dzień dobry. Ja również dziękuję za zaproszenie. Niestety muszę się zgodzić z analizą europosła Żółtka. Natomiast chciałem powiedzieć moim zdaniem, jaka jest tak naprawdę przyczyna całej tej sytuacji, bo to, co się dzieje, jakie są skutki, to, że nikt nie ma wizji w Unii Europejskiej, no to widać jak na dłoni. Natomiast moim zdaniem przyczyną jakby w ogóle no, złej sytuacji przede wszystkim gospodarczej w Unii Europejskiej to jest po prostu socjalizm. I na czym to polega? Większość, właściwie moim zdaniem największe problemy czy największe szkody dla gospodarki unijnej to jest sprawa unijnych regulacji. I w większości, zdecydowana większość tych regulacji to są regulacje, które ingerują w rynek i oczywiście są również regulacje, przepisy unijne, które są korzystne. Tutaj w tym raporcie właśnie była o tym mowa, między innymi kwestia liberalizacji rynku gazu, czy choćby kwestia liberalizacji rynku lotniczego, co jak wiemy doprowadziło do rozwoju tego rynku w całej Unii Europejskiej i obniżki cen. Natomiast zdecydowana większość przepisów, są to przepisy niekorzystne. Przykładem też z tego raportu jest kwestia polityki klimatycznej, no ale a głównym jakby innym przykładem ważnym to jest właściwie cały budżet unijny, bo tak naprawdę Unia nie powinna w ogóle mieć żadnego budżetu jako stowarzyszenie państw, prawda? Natomiast idąc w kierunku państwa tworzy się ten budżet i całe właściwie wydatki unijne poprzez unijny budżet to jest rodzaj interwencjonizmu państwowego. Dwa główne jakby cele to jest wspólna polityka rolna i rybołówstwo i to jest typowy interwencjonizm państwowy. Druga rzecz to jest polityka, ta cała polityka dotacyjna. To są właściwie dwa główne punkty całego unijnego budżetu i cała polityka dotacyjna to tak naprawdę jest jeden wielki socjalizm. To jest jedno wielkie centralne sterowanie tak naprawdę przez urzędników to jest niszczenie rynku, to jest ingerencja w rynek i tak naprawdę zaburzanie tego rynku i to w bardzo różnych okolicznościach, zresztą w Polsce, w różnych branżach też to bardzo dobrze widać, choćby branża dotycząca szkoleń, która właściwie rynek został zlikwidowany przez to, że wszystkie szkolenia właściwie są dotowane w tej chwili przez Unię Europejską.
A trzeba przede wszystkim powiedzieć taką rzecz, że Unia Europejska no nie ma swoich pieniędzy, bo te wszystkie pieniądze, które idą przez unijny budżet, to są pieniądze, które zostały zabrane w podatkach. I to nie ma znaczenia, czy podatnikiem był Niemiec, czy Holender, czy podatnikiem był Polak. Te pieniądze zostały zabrane realnej gospodarce i urzędnicy sobie zdecydowali, że zostaną wydane na cel, jaki sobie tam urzędnicy wymyślą. I jeśli chodzi o Polskę i dotacje unijne, to w ciągu 10 lat, pierwszych 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, łączna wartość dotacji, które Polska otrzymała z budżetu unijnego, to jest 3% PKB Polski. Tak naprawdę nie jest to suma, która mogłaby cokolwiek zmienić, bo czym jest 3% w porównaniu do całości? Więc to jest mniej więcej tak wygląda, gdyby ktoś, kto osoba, która zarabia powiedzmy 3000 zł, dostała dodatkowo od kogoś 90 zł, które ma wydać na to, co ten darczyńca chce, ale pod warunkiem, po pierwsze, że najpierw temu darczyńcy da 30 zł, a potem jeszcze 150 zł zmarnuje. I mniej więcej to jest taka skala właśnie, jeśli chodzi o dotacje. Ponieważ też w raporcie była tutaj mowa o transferach. I niestety transfery to nie jest wszystko, jeśli chodzi o koszty związane z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej. Szacunki mówią, że regulacje unijne, i to nie tylko w Polsce, regulacje unijne średnio powodują, że gospodarka traci między 5 a 7 PKB, procent PKB. Natomiast myślę, że to może rozwinie, później jeszcze rozwiniemy resztę, bo już trochę długo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ja mam prosić kogoś z organizatorów o zamknięcie drzwi, bo troszkę tutaj ten hałas tam na zewnątrz nas może rozpraszać. O, dziękuję bardzo. I poproszę pana Marcina Chmielowskiego. Bardzo dziękuję tak za pytanie, jak i za zaproszenie mnie do tej debaty. Jeżeli chcemy porozmawiać o tym, jaką Unia Europejska ma przyszłość, o ile jakąkolwiek, to myślę, że powinniśmy najpierw się zastanowić nad tym, jaką ma Unia Europejska przeszłość. Jest taki nurt w myśli wolnościowej, nazywa się obiektywizm, Ayn Rand, te sprawy, i oni uważają tak, jest to oczywiście zupełnie ahistoryczne, co się obiektywistom bardzo często zdarza, że to, jakie mamy produkty w ogóle w życiu społecznym, w życiu publicznym, co możemy kupić w sklepie i tak dalej, to wszystko zależy od tego, jakie tak naprawdę napędzają nas idee. No i musimy się zastanowić, jaka idea napędzała początek Unii Europejskiej. No to początek Unii Europejskiej wyglądał tak, że Niemcy były właściwie przeorane do ziemi, no zresztą jak najbardziej słuszne i zasadne to było. Europa była mocno zniszczona, a Francuzi wtedy jak gdyby szczytowali pod względem swojego kompleksu transatlantyckiego, ponieważ ten kompleks trwa tak mniej więcej od początku Stanów Zjednoczonych. No i teraz tak, Francja, która dalej chciała być wielkim imperium, potrzebowała kogoś, kto na to zarobi. Idealnym państwem, które zarobi na te transatlantyckie kompleksy, były Niemcy, właściwie Niemcy zachodnie oczywiście. No i to by powstało takie małżeństwo troszeczkę z rozsądku, w którym Francja jest jeźdźcem, a Niemcy są zaprzęgiem. No to taka kwadryga była troszeczkę jak w Berlinie mamy na bramie brandenburskiej. No i to wszystko działało przez jakiś czas, nawet nieźle, ponieważ Niemcy jako naród niezwykle pracowity i robotny, i zresztą to w tym, nawet do dzisiaj to widać, były w stanie gdyby utrzymać te wszystkie francuskie pomysły, no ale wszystkie pieniądze kiedyś się kończą, to po pierwsze, po drugie w Europie cały czas nawarstwiały się wszystkie kolejne kryzysy, których te dwa państwa w stanie nie były rozwiązać.
To, co we Francji działało powiedzmy w XVIII wieku, no, chociaż oczywiście tak sobie, bo jednak była rewolucja i też później cała ta ich kultura biurokratyczna, zupełnie nie działa na etapie ponadnarodowym, na etapie już europejskim. I to jest jakby jedna rzecz. Cała ideologia francuskiego rewolucyjnego oświecenia jest zupełnie absurdalna w zderzeniu z dzisiejszymi problemami świata. Wszyscy francuscy filozofowie tak naprawdę, no licząc jeden Jürgen Habermas, który jest akurat Niemcem, no i Sloterdijk, który jest moim zdaniem doskonałym błaznem opisującym rzeczywistość tego bardzo przykrego królestwa, którym stała się Unia Europejska, nie byli w stanie zmienić tego, że jednak to francuscy filozofowie decydują o tym, jak Unia Europejska tak naprawdę wygląda, jaka idea ją napędza. I to jest podstawowy problem moim zdaniem. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska miała jakąś przyszłość, to musimy wykonać pracę filozoficzną, bo nikt tego inny nie zrobi za nas. Polska ma dobre tradycje filozoficzne, dobre tradycje myśli politycznej, które mogłyby skutkować, które dawałyby coś dobrego. O tym zresztą Tomasz Gabiś fajnie pisał w książce Gry imperialne. On tam wskazywał na dosłownie chyba dwie czy trzy rzeczy tylko. Mówił o tym, że moglibyśmy Unii Europejskiej dać pewne nawiązanie do takiego egalitaryzmu, który udało się nam zrobić, jeśli chodzi o Unię z Litwą. I tam jeszcze dosłownie kilka rzeczy, ale to już mogłoby wystarczyć. Więc to jest, jeśli chodzi o to, jaką Unia ma przyszłość. Ja po prostu nie wiem, czy jakąś ma. Jeżeli nie wyląduje cała eskadra czarnych łabędzi, to Unia Europejska nie będzie miała żadnej przyszłości po prostu. A następną sprawą jest to, czy Unia Europejska ma plan. Nie, Unia Europejska nie ma planu, Unia Europejska w tej chwili nic nie widzi zza nieudolnie zastawionej gardy, po prostu. Nie można mieć planu, jeżeli się co chwilę dostaje po głowie, to jest niemożliwe. Zapytajcie się Andrzeja Gołoty, jaki miał plan, jak leżał na deskach. No to właśnie taki plan ma Unia Europejska. Dziękuję bardzo. Troszkę tutaj powiedzieli panowie o tym kryzysie takim też cywilizacyjnym i kryzysie idei w Unii Europejskiej, czy w ogóle w Europie. Ja bym chciał zapytać, rozszerzyć troszkę tę dyskusję. Mianowicie jest tak troszeczkę i te ostatnie ataki, można powiedzieć, muzułmanów we Francji, redakcja Charlie Hebdo i ten atak na ludzi, którzy uczestniczyli w koncercie jakiegoś tam zespołu bodajże heavy metalowego. No jest tak troszeczkę, że to jest moim zdaniem troszkę takie symboliczne, że jednak no nie jest to atak na kościół, nie jest to atak na jakieś zgromadzenie modlitewne, czy jakieś miejsce, gdzie faktycznie Europa święci jakiś swój triumf kulturalny, tylko jest to atak jednak na jakiś taki może symbol dekadencji po części. I moje pytanie jest takie, czy nie jest waszym zdaniem troszeczkę tak, jak diagnozował to Marek Magierowski w jednym ze swoich esejów, że ta Europa jest po prostu zmęczona, być może ona już w ogóle dzisiaj dogorywa, jeśli chodzi o taką kwestię cywilizacyjną, która jest szalenie istotna dla budowania, można powiedzieć, swojej tożsamości. Poproszę Marcina Chmielowskiego jako pierwszego. Bardzo dziękuję. No, jeśli chodzi o kwestię terroryzmu, to pamiętajmy, że terroryści tak naprawdę używają przede wszystkim jako broni naszego strachu przed nimi. Żeby wzbudzić ten strach, potrzebują zabić możliwie wiele ofiar, więc nie ma sensu, aby robili to na zachodzie Europy w kościołach, bo tam nikt nie chodzi. No to poszli tam, gdzie ludzie przychodzili po prostu i stąd tutaj jest jakaś odpowiedź. Czy to jest wyraz jakiejś dekadencji? Tak, oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że być może, oczywiście jeżeli dużo by się zmieniło, Unia Europejska, Europa ma jeszcze jakąś przyszłość, jakąś nadzieję. Bardzo fajny jest taki, właściwie to jest podręcznik do geopolityki, wydany jeszcze przez Ossolineum, Carlo Jean tam był autorem, to jest taki włoski geopolityk. I on pisał, że jeżeli nie Unia Europejska taka, jaka nas spotkała, to wymienia chyba teraz, z pamięci bym może z pięć wymienił, ale on tam wymienił chyba z 10 różnych innych modeli, które są zupełnie alternatywne. Od absolutnie już w dzisiejszych czasach zupełnie nierealnego modelu takiego, który on nazwał Europą kupców, poprzez model Europy dwóch prędkości, wielu prędkości, kół koncentrycznych, które by na siebie nachodziły, Europy regionów i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie Europy ojczyzn także. Więc tych modeli jest wiele, tylko to tutaj żaden z nich nie zostanie zrealizowany, o ile nic się po prostu nie zmieni wśród tych ludzi, którzy tak naprawdę podejmują dzisiaj decyzje w Unii Europejskiej. Nie wiem, co by się musiało z nimi stać, żeby oni jak gdyby, nie, inaczej, oni na pewno nie zrozumieją tego, co się teraz dzieje, więc tutaj potrzebne by było jakieś
tak duże zamieszanie polityczne, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. O, może w ten sposób. Więc ja widziałbym jakąś przyszłość, która mogłaby się rysować przed Unią Europejską, ale tu jest potrzebna totalna zmiana wajchy po prostu, bo jeżeli będziemy dalej lecieli tymi torami, którymi lecimy, no to spadamy w przepaść po prostu. I to jest moja odpowiedź, jeśli chodzi o to pytanie. Poproszę pana Tomasza Cukiernika. Jeszcze mógłby pan sprostować pytanie? Pytanie moje dotyczyło kryzysu cywilizacyjnego w Unii Europejskiej. No, podałem tutaj przykłady tych dwóch zamachów, które były we Francji, jako taki, można powiedzieć, rodzaj jakiegoś tak pewnego symbolu, że ta Europa może być w jakimś wyjątku takim cywilizacyjnym, ale też za tym idą oczywiście projekty gdzieś tam dotyczące i aborcji, i eutanazji i tak dalej, które pojawiają się w wielu krajach Unii Europejskiej, które też mogą świadczyć o takim poważnym kryzysie cywilizacyjnym. Znaczy przede wszystkim moim zdaniem ten kryzys światopoglądowy wynika z tego, że Unia Europejska odchodzi od chrześcijaństwa po prostu, które ją tak naprawdę, znaczy nie ją, tylko Europę, naszą zachodnią cywilizację po prostu zbudowało. I to jest właśnie ten problem, także nie ma, raczej małe, znaczy właściwie to nie ma żadnych szans na to, żeby aktualni decydenci w Unii Europejskiej, którzy tak naprawdę, to można powiedzieć, że oni żyją w takich złotych klatkach, ponieważ oni są tak naprawdę oddzieleni od większości społeczeństwa, otrzymują jakieś gigantyczne pieniądze. I tak naprawdę nie wiem w ogóle, czy ich interesuje to, żeby cokolwiek zmieniać, bo im się żyje dobrze i po co cokolwiek zmieniać, jak się zmienia, to można mieć tylko problemy. Więc z tej strony na pewno nie będzie żadnych zmian. I tylko, że problem jest też taki, że społeczeństwa właściwie na zachodzie Europy są prawie całkowicie zlaicyzowane. No i w Polsce też to się dzieje, co prawda dość wolno, ale jednak moim zdaniem ta laicyzacja w Polsce też postępuje. I sytuacja pod tym względem będzie się pogarszała. Dziękuję. Proszę pana posła Żółtka. Dziękuję. No. Cóż, jeżeli powstaje cywilizacja, powstają też pewne normy moralne. No jak się biega po lesie z pałką czy tam z włócznią i jest mało ludzi, no to te normy są bardzo zawężone do takich prostych życiowych funkcji. No z silniejszym nie zadzierać, prawda, jak się z kimś tam podzielę, to może on mi też coś da, no tego typu. Natomiast jak powstają większe zagęszczenia ludności i cywilizacja w chwili, gdy powstaje, to zwykle powstają normy moralne, którymi się ta ludność kieruje, bo gdybyśmy je zdjęli, te normy moralne, no to doszłoby do chaosu, do rozwalenia tej cywilizacji. Na bazie tych norm moralnych zwykle powstaje prawo, bo taki jest kierunek, nieodwrotny, prawda, który ma te normy moralne w jakiś sposób nie tyle opisać, co zachować, zapobiegać, żeby ktoś nie łamał bezkarnie tych norm moralnych. W Europie bardzo dobrze to funkcjonowało. Cywilizacja była bardzo na wysokim poziomie. W XX wieku, zwłaszcza pod koniec, pomijając oczywiście, no wiadomo, wojny, świrowanie przeróżnych państw i jednostek i zawieruchy, głody i tym podobne, wszystko co zaburza. Natomiast w dość jednolity sposób w drugiej połowie XX wieku to zostało zaburzone w jakiś sposób. Mianowicie trwał przez pewien czas w Europie pokój, ludzie mieli co do garka włożyć, czyli więcej zajmowali się no, też zewnętrzną i chęcią przywództwa. Szefostwa państw, ponieważ miały jeszcze więcej co do garka włożyć, to powoli przestawali zwracać uwagi na to, do czego byli powołani, to znaczy do zarządzania krajem i utrzymaniem i norm moralnych, i dobrobytu. W związku z czym ci, którzy chcieli przejąć władzę, mieli ułatwione zadanie, w tym sensie, że nie, skoro się nie da
tą drogą, co tamci doszli do władzy dojść, bo tam zablokowane są różnego rodzaju ścieżki, no to trzeba by coś odwrócić gwałtownie, typu na przykład normy moralne, czyli ta, stąd socjalizm, to z różnego rodzaju sirowate pomysły i tak dalej, które padły na dość podatny grunt takiego dość wygodnego społeczeństwa, takiego, które większość nie ma ochoty się w ogóle w to wtrącać, bo im wygodnie, a ci, którzy się chcą wtrącać, chcą przejąć władzę, mają ułatwioną drogę, bo nie mają przeciwników. I stąd się to rozlazło i stąd podejrzewam, że szefostwo wszelkiego rodzaju krajów, elity i tak dalej, to nie one same wymyślały likwidację tych norm moralnych, typu jakaś propagacja, nie wiem, homoseksualizmu, walka z religią, która panuje w danym kraju i tak dalej, raczej przymykały oko dla wygodnictwa. No i niestety, nie wiem, to jest taka być może nieprawdziwa analiza, ale mnie się wydaje, że tak to się odbyło. Nie z, i doszło do tego, że to uzyskało przewagę. Uzyskało przewagę i ci ludzie próbujący zdobyć władzę w taki sposób, no po prostu zagarnęli jak gdyby media, zagarnęli różnego rodzaju miejsca, z których może to promieniować tego typu informacje, idee i tak dalej. Skończyło się tak, że po prostu Europa odeszła od swoich norm moralnych w dużej części. Elity dla wygodnictwa zgodziły się z tym, w związku z czym wszystko się zrobiło takie multikulti, niby wszystko wolno. Przestało ludziom, zwykłym też ludziom, zależeć na własnym kraju, zależeć na tym, żeby było uczciwie, sprawiedliwie. Ważne tylko było to, żebym ja był bogaty, żebym ja się gdzieś tam dobrze wydał za mąż, żebym ja był doceniany, a tak naprawdę szersze jako społeczeństwo przestało mnie tak bardzo interesować. Ja, zwłaszcza mój kraj. I to się zrobiło właśnie takie byle jakie po prostu Europa. I ta Europa w takim kierunku szła, demografia spowodowała, znaczy demografia, przepraszam, no oczywiście brak urodzeń, no nie mówię o nauce, brak urodzeń dzieci spowodował, że państwo zaczęło się wtrącać do rodzin, czyli jeden z najistotniejszych elementów kultury, czyli władztwo rodziny nad swoją rodziną, nad dziećmi, został przez państwo zabierany, więc tym bardziej rozluźniło te związki społeczne. Przymusowe ubezpieczenia, które no, zaczęły się, spowodowały jeszcze większe rozluźnienie związków społecznych, a zwłaszcza rodzinnych. No i wszystkie rodzaju socjale i tym podobne spowodowały co? No, spowodowały to, że nie każdy musiał opłacało robić, ani pracować, że po prostu zyskiwały na tym jednostki, a społeczne, i one zdobywały coraz większą władzę. Jeżeli można dostawać, ten kto nie pracuje dostaje więcej niż ten kto pracuje, no to proszę wybaczyć, jest to demoralizujące dla tych co pracują, a dla tych co nie pracują, co zdobywają, jest to potwierdzenie słuszności ich drogi, no i tyle. No. I tak Europa przez kilkadziesiąt lat trwała, doszła do takiego momentu, gdzie zewnętrzne państwa, które nie mają tego typu zdemoralizowanego społeczeństwa, uzyskują przewagę nad Europą. No i nic dziwnego, skoro coś puchnieje, gnije, no to pasożyty ciągną, kto ciągnie do takiego czegoś? Najpierw pasożyty, przecież nie, do Europy nie przyjeżdżają ludzie chętni do pracy, ludzie chętni do tego, żeby tutaj się uczyć, tylko przyjeżdżają pasożyty po prostu tacy, bo przecież, ponieważ tutaj jest, za darmo dostają pieniądze, za darmo dostają jedzenie, prawda? No więc tego typu ludzie, jeżeli przyjeżdżają, no to siłą rzeczy to jest taki element mamy w Europie. Jeżeli parę milionów takich ludzi będzie w Europie, jeszcze dodatkowo z kompletnie inną kulturą, innym sposobem myślenia, no to mamy to, co mamy, po prostu i tyle. To nie jest, ja nie sądzę, żeby to było akurat to, co w Europie się działo, to była jakaś zorganizowana akcja jakiejś nadnarodowej, prawda, organizacji, która postanowiła akurat Europę zniszczyć. Nie, no sądzę, że tak to się odbyło. W taki sposób po prostu i tyle. Jak wojna na przykład przerywa tego typu proces, bo wojna powoduje, że nagle nie ma co jeść, że nagle trzeba się bronić, że nagle istotne są sprawy wzajemnego zaufania, przyjacielstwa, rodzina, tworzy się armię i tym podobne i rozrywa się tą tkankę, która próchnieje, prawda, jakoś w jakiś sposób ożywa. Czasem z tragicznymi skutkami, bo czasem ginie zdrowa tkanka i całe narody, no ale tak to jest.
Tutaj Europa tkwiła w bezruchu i bezładzie przez lat 70, czy tam 60 parę, no i doprowadziło to, do czego doprowadziło. Jesteśmy w momencie takim, że to się skończyło. Skończyło się tak, że teraz ta tkanka będzie rwana, ta spróchniała po prostu. Przez kogo, przez co? No zobaczymy, przez co już widzimy jest z jednej części, ale to być może nie jest jedyny atak na takiego próchniejącego, na takie próchniejące drzewo po prostu i tyle. No. Więc po prostu proszę zwrócić uwagę, że idee wszelkiego rodzaju ważne, istotne, to dawniej się o tym rozmawiało, teraz tylko tak się powtarza takie slogany idiotyczne w kółko. Demokracja ma być dobrze, ma być wspaniale, wielki, wspomina się nazwiska Schumana i tak dalej, ale nawet nikt nie pamięta, co on głosił. No. Nikogo to nie interesuje. A w elitach Unii Europejskiej, ja nie mówię, że tam są źli ludzie, no. Czy wśród europarlamentarzystów, nawet po tej stronie lewej, środkowej i prawej, to normalni ludzie są tacy jak Przegląd Społeczeństwa po prostu. Nawet może by ich chcieli dobrze, ale tutaj duże pieniądze dostali. Nie potrafią się zapoznać z tym, co mają głosować, bo to są dziennie setki rezolucji. No to nie ma żadnej szansy, żeby się zapoznać. To się nie zapoznają z żadną. W związku z czym głosują jak chcą. Jeżeli państwo nie wierzą, to w raporcie było wspomniane różnego rodzaju głosowania dotyczące na przykład tam aborcji, dotyczące in vitro. No cóż, ja pozwoliłem sobie posprawdzać, jak głosowały różne grupy z naszych parlamentarzystów. Z PiS-u na przykład głosowali za. No bo dlaczego? Bo nie wiedzieli, że za tym głosują. Nikt, żaden parlamentarzysta generalnie nie wie, na czym głosuje. Nigdy. Po prostu, no. To oświadczam wam, że tak jest po prostu, no bo jak się ma, dostaje na dwa dni przed sesją 700 projektów, no to nie ma żadnej szansy tego przeczytać przecież, nie? Czy nawet 100. Także po prostu tak to wygląda na to i tyle, no i pozwoliłem sobie to sprawdzić. Tam są takie przykłady, nie tylko tego, daje się przepiękny tytuł, administracja tworzy przecież te dziwne raporty i te nazwy. To poszczególni posłowie, co bardziej ześwirowani z różnych grup, tworzą, dając tytuł nie w ogóle nie związany z rzeczywistością, z tym, co w środku, prawda? No i tyle, no i tego nie wiedzą, no głosują, ładny tytuł tam, no. Nie wykorzystywać seksualnie dzieci w internecie, no to jesteśmy za, prawda? No ja przeczytałem to dokładnie, no okazuje się, że tak naprawdę chodzi o to, żeby zwiększyć inwigilację w internecie, prawda? Żeby zwiększyć pieniądze na Europol oraz, że wszyscy usługodawcy internetowi muszą przekazywać bezpośrednio cały czas wszelkiego rodzaju służbom dane o ludziach, nie związane z dziećmi ani tam z tym, stałe, pełny ten, nie? Czyli de facto jakoś nikt na to nie zwrócił uwagi. Trzy osoby były przeciwko, cały parlament za, prawda? Ja byłem przeciwko akurat, nie? Przeczytałem to, no są takie punkty, nie? No i to trwa. Tak, ale tak naprawdę nikogo to nie interesuje, parlament nie miał żadnego znaczenia. Komisja Europejska, podejrzewam, że komisarze mają tam jakieś swoje pomysły, ale w tej chwili są przerażeni. Merkel podejrzewam, że się boi o życie i też pluje sobie w brodę. Pluje sobie w brodę za to, co powiedziała. Ja nie sądzę, żeby ona to powiedziała świadomie, tylko taka. No taki multikulti, wspaniale, demokracja, chodźcie, przybywajcie, prawda, no i tego typu, a teraz chyba już widzi, no ona całkiem taka głupia nie jest, co się dzieje po prostu i co się będzie dziać. I zdaje sobie sprawę, że jedną szansą dla niej i dla niektórych, co mają forsę, to jest ucieczka z Niemiec, no i tyle, no. Także kultura padła po prostu od tak, przez zaniechanie, przez, tak jak pan to wspomniał na początku, Polska jak weszła do Unii Europejskiej, też bardziej chodziło o to, żeby tam parę złotych pieniędzy, tutaj banany, pomarańcze z zachodu, prawda, a o tym, że myśmy przez setki lat mieli wypracowane pewne sposoby i polityki i pewne sposoby i pewną kulturę i tak dalej, to się odłożyło na potem. Teraz, tak jak mówię, moim zdaniem już jest za późno, żeby coś z tym robić. No. I tak się to zdarzyło po prostu i cóż no. Socjalizm tak, w taki sposób właśnie jak jakoś powstał w tej Europie Zachodniej. Tak dziwacznie, tak powoli, tu socjal, tam trochę socjalizmu, tu trochę pederastów, no tak się to nazbierało i zrobiło się z tego nagle coś, przepraszam, dość obrzydliwego. No i tyle, no. No i to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. I pan doktor Stach.
To ja może powiem coś optymistycznego. Bo na razie słyszymy, że koniec, pożar, katastrofa, wróg u bram, albo już nawet w domu. Proszę Państwa, o dekadenckim i chylącym się do upadku Zachodu to ja słyszę już w publicystyce od końca XIX wieku, ba, nawet od początku XIX wieku. Ten zgniły Zachód upada. Któż tak mówił? Hitler tak mówił. Stalin tak mówił. Gdzie oni są? Gdzie ich idee? Skompromitowane na śmietniku historii. Zachód jakoś trwa. Jeszcze. Faktem jest, że jest problem ideowy w obecnej Europie. Czym on jest? Kwestia relatywizmu i hedonizmu. Relatywizmu, który każe nam twierdzić, że wszystkie kultury są równe, że wszystkie wartości są takie same. A nikt mi nie powie, że lenistwo jest lepszą wartością niż praca. To jest problem. Wszystkie wartości nagle mają być takie same. A nie są. No ale stwierdzenie dzisiaj w Europie, że są lepsze wartości i gorsze wartości, ociera się rasizm, islamofobię, ksenofobię i Bóg wie co jeszcze. Z tego też tytułu uważam, że mimo wszystko jest nadzieja dla Europy. Co to oznacza? Spojrzenie na świat na taki, jaki jest. I spojrzenie na te wartości, które dały Europie sukces. Pracę, prawo, ale także pilnowanie własnego interesu i coś, co dawniej nazywało się misją cywilizacyjną, czyli że te nasze wartości są dobre. A popatrzmy na Zachód. Które kraje spoza Zachodu osiągnęły sukces cywilizacyjny? Tylko te kraje, które się zoccydentalizowały. Japonia, Korea, Tajwan. Mógłbym jeszcze wymienić długo, nie będę Państwa zanudzał. Te kraje, które częściowo przyjęły nasze wartości, nie wyrzekając się swojej tożsamości, odniosły sukces. Czyli te nasze wartości nie są złe, mamy do nich wrócić, koniec, kropka. Co to jednak oznacza? Odrzucenie pewnych mrzonek intelektualnych, które bardzo się ostatnio na Zachodzie rozpleniły. Tutaj, co mógłbym powiedzieć, relatywizacja. Proszę zauważyć, jak część publicystów biczuje Zachód za wszystko to, co złe. Kolonializm, imperializm, tego typu kwestie. Okej, to były rzeczy złe, ale przy okazji biczuje się inne rzeczy, które były dobre. Czyli tutaj odejście od relatywizmu na rzecz powrotu do tych wartości, które dały Zachodowi potęgę. Wystarczy przeczytać książkę Dlaczego Zachód rządzi jeszcze. Tam jest o tym mowa. Dalej, proszę Państwa, czy te społeczeństwa są już takie dekadenckie? Czy ja wiem? Proszę Państwa, tutaj odwołałbym się do teorii milczącej większości. Co to oznacza? Że bardzo głośne są elity, które czasami prowadzą społeczeństwa w nie do końca przez społeczeństwo akceptowanym kierunku, ale do pewnego momentu społeczeństwo milczy, godząc się z tym, bo co? Bo to mówią mądrzy ludzie, bo to pokazują w telewizorze, czy po prostu mówi to jakiś autorytet. Ale w pewnym momencie okazuje się, że te wartości są skompromitowane. I dzisiaj to, co stało się w Europie w ostatnich miesiącach, czyli zamachy terrorystyczne, fala niekontrolowanej migracji powoduje, że te pewne wartości lansowane obecnie stają się nieaktualne, na przykład teoria społeczeństwa wielokulturowego. Sama kanclerz Merkel powiedziała, że to się już skończyło, a potem zrobiła coś dokładnie na odwrót. I proszę Państwa, w Europie ta milcząca większość takich normalnych Europejczyków, zwykłych ludzi, dochodzi do głosu. Pojawiają się ruchy protestu, następuje powoli wymiana elit politycznych. W Polsce też to obserwujemy. No pytanie, czy na lepsze, to też jest pytanie otwarte. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie bym się powołał tutaj na taki przykład Stanów Zjednoczonych po wojnie w Wietnamie. Kraj, który poniósł upokarzającą klęskę, którego gospodarka znajdowała się w stanie kryzysu, który został, wydawał się zdominowany wtedy przez Związek Radziecki, będący końcem lat 70. u szczytu potęgi. Ale potem minęło kilka lat, po Carterze przyszedł Reagan i Stany Zjednoczone odzyskały wigor. Reagan tchnął w Amerykę nadzieję, tchnął w Amerykę prawdę i przywrócił te amerykańskie wartości. Mimo, że był atakowany bardzo ostro przez tamtejsze elity, także medialne. Ale co Reagan powiedział? Polityk, który narzeka na media, jest jak żeglarz narzekający na wiatr. I tyle. I zrobił swoje. I ja sądzę, że w Europie, gdzie też mamy teraz kryzys mężów stanu, bo takich ludzi nie ma wśród elit politycznych europejskich. Kiedy popatrzymy na skład, nie wiem, Komisji Europejskiej w latach 70. czy 80., tam były osoby, które miały jakąś wizję, miały jakieś przekonanie. Dzisiaj to są ludzie, którzy dlaczego są tam, co są.
No bo nie będą nikomu przeszkadzać. De facto takie są kryteria wyboru komisarzy europejskich. Proszę zauważyć, tam jakie elementy demokracji czy coś takiego, nic z tych rzeczy. To jest targ polityczny pomiędzy głównymi krajami, którzy obstawiają ludzi dla siebie wygodnych. Ale myślę, że to się zmienia i Europa, mam nadzieję, że znajdzie na tyle siły, aby ten kryzys przezwyciężyć i powstaną liderzy, którzy poprowadzą gdzieś tą Europę. Mam nadzieję, nie poprowadzą jej w Europę, nie wiem, wojącego nacjonalizmu i wojny, bo to byłoby fatalne dla nas, ale że poprowadzą w kierunku czego? Tych naszych wartości, które przyniosły nam kiedyś sukces i dalej świadczą o naszej żywotności. Bo proszę zauważyć, jak patrzymy na mapę świata, to my nie żyjemy w miejscu, które jest chore i dekadenckie do cna. Bo nie wiem, no można wybrać się do kraju, gdzie wartości są bardzo silne. Jest nim Afganistan, polecam każdemu wycieczkę. Zobaczę, jak wygląda kraj, w którym silne są wartości. Tylko są takie wartości, w których nie da się żyć. Dziękuję. I poproszę pana profesora Arkadego Rzeckiego. Liczę na to, że będziemy zaraz dyskutować ze wszystkimi, ale w skrócie powiem, że rzeczywiście, jak się popatrzy na Unię Europejską, jest tak, czy na państwa, które tworzą Unię Europejską, złoto ptaka, no to zobaczymy, że to ciągle jest największa gospodarka świata, większa od Stanów Zjednoczonych i oczywiście od Chin i od Japonii. Zobaczymy, że może gorzej jest trochę z militariami, no bo nie tak dawno media podawały, że ilość czołgów w Donbasie jest większa niż ilość czołgów, które posiadają Niemcy i Francja razem wzięte, więc tutaj mogło być trochę lepiej z całą pewnością, ale to ciągle nie jest słaby kontynent, albo nie jest to, potencjalnie jest to całkiem istotne cały czas miejsce na mapie świata. Więc kryzys Unii Europejskiej to jest przede wszystkim kryzys idei, tutaj się zgadzam z moimi przedmówcami. To jest ten najważniejszy element. Tutaj książka Weavera, Idea mają swoje konsekwencje, właśnie pokazuje to chyba w sposób taki najbardziej dogłębny, znaczy to myślenie właśnie w głowach ten kryzys się pojawił, a ten kryzys można zwalczyć także, no właśnie w ten sposób, jak to jest zasygnalizowali moi szanowni przedmówcy, znaczy pokazując nowe idee, pokazując, że te nowe idee mogą mieć związek z rzeczywistością i mogą stanowić istotną odpowiedź na te wyzwania, a te wyzwania są wreszcie poważne, które dotykają kraje europejskie i Unię Europejską w szczególności. Ze swojej strony ja oczywiście boleję nad tym, że z Polski nie wychodzi taka idea, że w tej sytuacji, gdy te elity są tak bardzo słabe, że tutaj Polska mogłaby odgrywać oczywiście istotniejszą rolę. To jest trochę jak ten dowcip z lat 70., kiedy to w PRL-u mówiono, że no gdybyśmy mieli więcej mięsa, to zalalibyśmy Europę konserwami, no ale nie mamy blachy, prawda? Więc rzeczywiście to tak jest, że ta słabość jest taka dość dojmująca przy tym marazmie ogólnoeuropejskim, w sytuacji, gdy wydaje się, że wiele zagrożeń z polskiej perspektywy dostrzegamy znacznie wyraźniej, znacznie lepiej niż w wielu stolicach europejskich. Tym niemniej jednak, znaczy właśnie w związku z tym warto tutaj przypomnieć, że to, o czym była mowa i w raporcie, i tutaj moi przedmówcy mówili, no, że do 2004 roku to polskie władze nam blokowały dostęp do tanich linii lotniczych, że bardzo długo to polskie władze utrzymywały monopol telekomunikacji polskiej i monopol Fiata na przykład i tak dalej, prawda, że innymi słowy, że Polska zamiast być przykładem kraju odbiurokratyzowanego, kraju wolnościowego, kraju, który pokazuje, że można dać obywatelom jak najwięcej wolności, no niestety takim krajem nie jest i to raczej polscy obywatele jadą w poszukiwaniu wolności i zdrowej gospodarki i normalnego podejścia do przedsiębiorców właśnie do Wielkiej Brytanii czy do innych państw, prawda, więc to jest taki niewykorzystany potencjał, który dotyczy także, no po pierwsze ułożenia i zbudowania, dokończenia budowy wolnościowego i sprawiedliwego państwa tutaj w naszym kraju, a potem oddziaływania ewentualnie na zewnątrz. A to oddziaływanie rzeczywiście mogłoby być bardzo istotne i tutaj zgadzam się z tymi ideami, które były wspomniane, bo polskie rozumienie wolności było niezwykłe, prawda, nieliberalne, tylko republikańskie, czy takie bardzo mocne połączenie wolności z pojęciem równości, wolni z wolnymi, równi z równymi, to była tak naprawdę definicja najtrwalszej w historii Europy Unii polsko-litewskiej. To jest pierwsza rzecz i tego na przykład w dzisiejszej Unii brakuje i o tym w
znakomitej książce pisał Przemysław Żurawski-Wielgrajewski, czyli duch pyszny poprzedza upadek. Znaczy, że Unie Europejskie, Unie w historii Europy rozpadały się, taka jest główna teza tej książki, z tego powodu, że dominujący podmiot zaczynał zbyt mocno dominować, zbyt mocno wykorzystywać swoją pozycję i wyzyskiwać słabsze podmioty. No i właśnie z czymś takim mam do czynienia w Unii Europejskiej, tak przynajmniej wynikało z tej bardzo interesującej analizy. Ale powiedzmy, pozwólcie Państwo, że jeszcze do dwóch rzeczach wspomnę, bo my oczywiście sporo możemy też zyskać w kontaktach z wieloma państwami europejskimi, to jest jasne, i przyjąć też całkiem niezłe rozwiązania, ale podejście do prawa naturalnego i to, o czym Staniszki mówiła, czyli o tym, że nie było u nas tej rewolucji nominalistycznej, to jest bardzo ciekawy rys charakterystyczny, znaczy, że Polacy mają zakorzenioną bardzo mocne przekonanie w istnienie jakiejś idei sprawiedliwości, idei jakichś, które mają pozadoczesny charakter, prawda? Znaczy, że prawo uważamy, że generalnie to ustanowione krępuje naszą wolność, krępuje nas, i jeżeli uznamy, że one jest w miarę sensowne, no to okej, to będziemy mu posłuszni, ale generalnie każdy sam je ocenia. Natomiast, że istnieją jednak pewne rzeczy, pewne zasady, pewne rzeczy, pewne normy, które mają charakter ogólnoludzki, które powinniśmy przestrzegać, to wydaje się niezwykle ważnym rysem, którego często brakuje w Unii Europejskiej. I ostatnia rzecz niezwykle istotna, to jest idea Rzeczpospolitej. Idea Rzeczpospolitej jako idea wspólnoty wolnych obywateli, idea Rzeczpospolitej jako idea państwa w ogóle. I to jest najgorsze, że rozbiory i komunizm nas zniszczył to myślenie w kategoriach takich, że państwo to my, tak? Nie państwo to jak mówił Ludwik XIV, tylko państwo to my, znaczy, że my tworzymy Rzeczpospolitą. Nie, instytucje są w ogóle nieistotne. Tak, nieistotne jest to, czy ten państwo to są obywatele, koniec, kropka. Tak? I to jest to rozumienie Rzeczpospolitej, które mieli nasi przodkowie w XVI, XVII wieku, i to było niezwykle imponujące. Znaczy, jak pomyślimy o tym w tej perspektywie, i jeżeli byśmy w ten sposób myślenia rozpropagowali w Europie, to przed jakąś wspólnotą państw europejskich, wolnych i równych, istnieje jeszcze przyszłość. Dziękuję bardzo panom za uczestnictwo.